Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. No i mamy już 15,5 minuty po godzinie 9. Jarek Adamek, dzień dobry. Dzień dobry, 65 529 5529. Ktoś dzwoni, odbieramy od razu. Proszę bardzo. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry pani. Chciałam po prostu zgłosić gdzieś świecącą lampę na ulicy Berwińskich, to jest od ulicy Zacisza. Berwińskich od Zacisza. Nie świeci lampa. No, tuż obok Urzędu Miasta. Tak, i to już od lata nie świeci. Serio, najciemniej pod latarnią, jak to mówią. No również. Najbliżej dziękuję urzędu. Dziękuję bardzo, miłego dnia, dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. To już mamy. Szanowny Urzędzie Miasta, wyjrzyj przez okno. Lampa nie świeci wam za oknem na Berwińskich. 65 529 5529. Mamy kolejny telefon. I gorąco witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I chciałabym zapytać, czy można by było się dowiedzieć, czy na skrzyżowaniu ulicy Sikorskiego z 3 Maja, jak się wyjeżdża od starostwa powiatowego w Rawiczu, nie można było na ścianie założyć znaku lustra? Bo z lewej strony jadą z ronda i tam po prostu nie widać. Kamienica wszystko zasłania. Może dojść do jakiegoś wypadku. Wyjazd ze starostwa w Rawiczu, ulica Sikorskiego 3 Maja. Prośba o lustro. Tak. Dziękuję bardzo. Przekażemy zarządcy drogi tę prośbę. Jeszcze, jakby można było, panie redaktorze, 2 miesiące temu wyjeżdżając z Masłowa w kierunku S5 do wiaduktu, rozkopano jeden pas drogi już ponad 2 miesiące. To jest vis-a-vis i delikatesów centrum. Nic się tam nie robi, a ruch jest bardzo spowolniony. Okej, dobra. Wyjazd Masłowa w stronę S5, co z remontem, który się rozpoczął i się skończyć nie może. Dobra. Dokładnie. Nic tam się po prostu nie robi. Jakieś żelazko przywieźli, położyli, rozkopali i tylko barierkami założyli. Może, może musi zardzewieć po prostu. Może i tak. Może, bo to zardzewiałe lepiej działa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, pozdrawiam miłego serdecznie dnia. Również wszystkiego dobrego dla pani słuchaczki z Rawicza. 65 529 5529. Mamy następny telefon. Dzień dobry. Gorąco witamy, dzień dobry. Ale ruch dzisiaj. Dzień dobry. A dzień dobry. Ja dzwoniłem do was ostatnio w poniedziałek na temat odległej krainy Kopanicy, a mianowicie o tej dziurze takiej tam wyfrezowanej. Czy może coś udało się dowiedzieć? Nie wiem, przekazałem Bartkowi Klupsiowi, ale tu wie pan, to jest korespondencja z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. To nie są proste sprawy, ale przypomnę się. Dziura. Dobrze. Tak, bo to Wolsztyńskie. Wczoraj, tak, Wolsztyńskie. Wczoraj nawet tą dziurę łatali. O. Bo takie dziury się porobili, że dziurę w dziurze łatali. No, taka mega, meta dziura bardzo. Dziękuję bardzo. No. Filip Wybierski przyszedł do nas. Dzień dobry. Wczoraj pojawiło się pytanie dotyczące karty rowerowej, a ściślej mówiąc tego, kto może ją wydać w momencie, kiedy dziecko już nie chodzi do szkoły podstawowej i nie zdało tej karty w szkole podstawowej. Okazuje się, że ustawodawca przewidział taką sytuację. Kartę rowerową można zdawać w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Zgłosić taką potrzebę, że chce się podejść do egzaminu. Przy czym Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego nie pamiętają, kiedy ostatni raz taki egzamin przeprowadzono. To będą miały sobie odświeżą. Dobrze. Czyli na Narutowicza do Wojewódu musi tak, pani tak. wnuka wysłać i niech tam się umawia. Dyrektor mówi, że są gotowi na to, żeby taki egzamin przeprowadzić, ale no to nie jest powszechne. 60-osobowa komisja i jeden wnuk. Odbieramy. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie ma. 65 529 5529. I? Może teraz? Spróbujmy. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Witam panie Jarku. Wczoraj był wypadek w Jarocinie, Dworcowa, Aleja Niepodległości. Służby porządkowe były, posprzątały, ale te resztki samochodów, tych szkła jest, zostawili wzdłuż
jak jedzie samochód z duszy krawężnika i na chodniku. Czyli konieczność posprzątania po wypadku różnych takich tam szkieł i innych rzeczy. Chciałbym podziękować za miłą obsługę, bo wygrałem u was w konkursie Euphoria Burger za miłą obsługę. I już był pan, już pan konsumował, czy jeszcze nie? Już konsumowałem, bardzo dobre. Zadowolony. Dziękuję dobrze, za obsługę. Dziękujemy bardzo. Kwiaty i motyle bym poprosił. No, aż kwiaty i motyle, to nie przesadzajmy, ale polecamy. Może sosik jakiś ewentualnie. No, ewentualnie, ja powiem, nie, tu nie będziemy tu reklamy robić, ale powiem krótko, też spróbowałem i też zadowolony byłem. Ja bardzo polecam, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Na razie. Wszystkiego dobrego dla pana słuchacza. 65 529 5529. Ale mamy ruch dzisiaj. Pięknie, odbieramy. Już dalej lecimy, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Zaczęła się informacja od lamp. Ja również chciałam zgłosić lampy, że tu na odcinku od Konstytucji 3 Maja do Kościoła jest tak ciemno, stoją lampy, ale żadna nie świeci. A już nie wspomnę o drodze, jaka jest. Jest tak pofalowana, że przy tych ciemnościach naprawdę można sobie coś zrobić. Dobrze, ale jeszcze tylko ustalę, bo tam w okolicy są dwa kościoły. Kościół świętego Antoniego, czy świętego Kazimierza? Nie, Konstytucji tu Kazimierza. Kazimierza. Do Kazimierza. No czyli... i ten odcinek tutaj jest droga tak fatalna, że naprawdę, żeby iść, to trzeba omijać te konary i to wszystko. Tam też droga powinna być zrobiona. Ale już by było lepiej, gdyby chociażby te lampy świeciły. Dobrze, dobrze. Ale mówimy tak teraz konkretnie. Lampy na Konstytucji 3 Maja, na wysokości, tak, jak rozumiem, osiedla Rejtana. A ta droga, to która droga jest kiepska? To jest droga od Konstytucji do Kościoła. To jest też Konstytucji. Tu. Bo Kościół jest na Konstytucji 3 Maja. No nie, on tam już chyba bardziej jest głębiej wsunięty w Rejtana. No jest wsunięty, ale adres jest Konstytucji. Ta pieszo-rowerowa droga. Droga. Nie pieszo-rowerowa. Ta droga do kościoła całkiem. Do kościoła, dobra, dobra. Dziękuję nie bardzo. Wiem, czy się rozumiemy. Dojazd do kościoła, jak już zjeżdżamy z alei w stronę, jak rozumiem, tam jest ten supermarket po lewej, a... Przed Kauflandem właśnie jest droga do kościoła. Dojazd do kościoła. Dobra, już wiemy gdzie. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy tam no, jakiś remont... No ja również dziękuję i oczekujemy, żeby wiemy, coś było. Nie wiemy, czy remont jest tam planowany, ale zgłosimy. Ale już nie chodzi tego remontu. Oj, zerwało nam panią. No tam pewnie ją trzeba będzie sfryzować, położyć na wierzchnię, no to remont się nazywa. No niestety nie wiem, czy jest w planach, ale zgłosić zgłosimy. Dowiedzmy się, co następny słuchacz ma. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Witamy panią. Ja chciałam zgłosić taki problem z ulicy Złotniczej, jak się idzie w stronę szkoły podstawowej numer 4 przez żwirownię. Po lewej stronie są poobgryzane drzewa przez bobry i one stwarzają niebezpieczeństwo dla wszystkich przechodniów, którzy tamtędy przechodzą, jak i dla samochodów. Są obgryzane i na tak zwanej cienkiej nitce się trzymają i w każdej chwili mogą spaść na drogę. Jakby miejski zakład zieleni albo ktoś tam pojechał i te drzewa, nie wiem, poobalał czy strącił, bo naprawdę tam może dojść do jakiejś tragedii. Okej. Na wysokości żwirowni. Tak. Dobrze, dziękuję bardzo. No, tam bobry porobiły troszeczkę, faktycznie widziałem to już latem, albo nawet na wiosnę tego roku było dość mocno. Ja to się wychowywałem w czasach, gdzie mi wszyscy mówili, że bobry są gatunkiem już wyginiętym i już właściwie nie ma, a tu proszę. A o wilkach co słyszałeś? A o wilku mowa. No właśnie. No właśnie. I ktoś dzwoni. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Witamy. Temat lampy, dalszy ciąg, proszę pana. Ulica Nowy Rynek od Matejki aż w kierunku Starego Browaru nie świeci się żadna lampa. Od Matejki do... A wiem gdzie, czyli wzdłuż Nowego Rynku. Ta ściana rynku na przedłużeniu Klonowicza. Dobra. No równolegle do tamy kolejowej. Lampy padły. Dobra, dziękuję. Dobra, o, coś czuję, że... Enea oświetlenie, to tu chyba będzie musiał przysłać autobus tych monterów. No ale niekiedy się palą cały dzień.
I wtedy by można było sprawdzić, ale ja nie wiem, po co one się palą. No, okej, okay, dobra. Autobusem, no dziękuję, do widzenia. Z autobusem Monterów zdradziła go, jak mówił poeta. Ale powiem ci, że też mi się skojarzyło bardzo ładnie. To, no, no śpiewne to no, takie było. To jest właśnie urocze. I teraz, o właśnie, trzeba możemy zagrać, bo to dawno nie słyszałem. 65 529 55 29, 5 minut do przerwy i jeszcze mamy telefony, odbieramy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Sprawa skrzyżowania Dobramyśl po ulicy i sygnalizacji świetnej. Czy tam nie można by zamontować jakichś czujników ruchu, żeby światło zielone świeciło się cały czas na wprost, czyli w kierunku Leszno-Gostyń, ewentualnie po podjeździe samochodów na pas? Toś było wyjaśniane z tym skrzyżowaniem kiedyś. Coś już był, wiem, że było wyjaśniane, ale pan proponuje, żeby była sygnalizacja na zasadzie takiej, że tylko kiedy coś podjeżdża od Pawłowic, to wtedy się zapala. Czyli zmiana... No na przykład ewentualnie na ten lewoskręt, tak? Na drogi głównej. Generalna dyrekcja oczywiście Poznań, ale no maila możemy oczywiście wysłać, zobaczymy co odpowiedzą. Zmiana sygnalizacji na, jak to się nazywa, indukcyjna chyba. Dziękuję bardzo. No teraz jest otwarta ta droga. No to teraz od Pawłowic tam będzie szedł ruch. Pawłowiczanie będą masowo jeździć do Dobramyśli. A co jest ciekawego w Dobramyśli? Kiedyś była dyskoteka. Same ciekawe rzeczy są. Ale teraz można po dobrą myśl pojechać po prostu. Można, można. Jak to komuś brakuje od rana na przykład... Na truskawki już pozytywnych. Kiedyś tak jeździłem na truskawki. 65 529 55 29. I co jeszcze ciekawego u państwa? Tak nam się rozpędzili słuchacze, że teraz potrzebują chwili oddechu. Chwili oddechu, ale to tak w takim razie my tutaj refleksją jakąś się podzielmy. Grzegorz? Ja refleksyjny jestem od samego rana, ale jakoś tak nie za bardzo antenowo. A, nie dzielisz się. Głęboko skrywasz. Głęboko w środku gdzieś. Okej. Okay. A ja państwu powiem, że wczoraj takiego pięknego prawdziwka znalazłem, robiąc audycję z lasu, że głowa mała. Właściwie jak go wczoraj skroiłem, to mi zajął prawie całą suszarkę. Taką do warzyw, nie do prania. Tak. Będzie na święta, rozumiem. Będzie. Ale do... No na święta to wiesz, tych zastosowań jest kilka. No więc właśnie, ale masz jakieś... No prawdziwka to chyba do uszek. Do raczej, uszek, do uszek, bo to najbardziej szlachetny będzie. Dowiedzmy się, mamy telefon. Co tam nowego u naszych słuchaczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie. To jeszcze raz proszę spróbować. 65 529 55 29. Mamy 3 minuty do przerwy. Może teraz? No jednak nie. Coś tutaj się haczy, a tak dobrze żarło. Tak jak w grach w okręty. H3 na H2. No tak, i czteromasztowiec już poszedł. Został upolowany i może teraz będą takie właśnie ślepaki. 65 529 55 29. Gdzie jeszcze coś nie działa? Gdzie jeszcze państwa jakaś jesienna handra ściga? To zadzwońcie, podzielcie się, pożalcie. My tutaj tak ojojamy, a ojojane, jak wiadomo, mniej boli. Mamy no telefon. Spróbujmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jarku, ja mam pytanie. Czy można zainterweniować w sprawie drogi Siemowo-Kosowo w związku z remontem obwodnicy? Tam jest taki wzmożony ruch, a droga jest bardzo wąska i niebezpieczna. Chodziłoby pewnie o utwardzenie tych poboczy. O. Jeżeli tamtędy idzie akurat ruch w tym momencie, to powiem pani, że może być problem, bo jak tam by się teraz zaczęły prace, to to gemela totalna, ale Aldona Brycka-Jaskielska, która mieszka tam w tamtych okolicach, na pewno temat zna i może zapyta, czy tak, tam są szanse. Tak, akurat coś tam uda się zrobić, bo no jest ciężko, żeby minęły się dwa samochody. Tak, tylko mówię, jeżeli teraz tamtędy jest puszczony ruch ze względu na jakieś przebudowy, no to już trochę jest, jak to mówią u nas po ptokach, ale okej. Okay. No nie przewidzieli pewnie, że aż tak, a no, nie, tak, no jest wąsko, jest niebezpiecznie. No padli ofiarą własnego sukcesu. I czasem się tak zdarza, że... No, ale okej, okay, dobrze. Droga między Siemowem a Kosowem. Pytanie, czy jest szansa na jakiś remoncik, co by tam właściwie się... Właściwie między tej główną drogą Gostyń-Leszno a Kosowem. No, tam jest skręt w prawą stronę, jak się jedzie od Gostynia. To jest droga prowadząca do Kosowa. Okej. Okay.
Okej, okay, no dobrze. Wniosek, postulat do zgłoszenia, co z tego wyjdzie, zobaczymy. Jasne. Pozdrawiamy serdecznie. Dzień ziemię dziękuję. Gostyńską, przepiękną. I teraz, proszę Państwa, króciutko się rozstajemy na 2 minuty, a potem ze wzmożoną energią wracamy. I wracamy. Wracamy, wracamy, wracamy. Jesteśmy już do waszej dyspozycji. 65 529 5529. Gorąco polecamy ten numer kolejnym naszym słuchaczom z kolejnymi naszymi tu ważnymi tematami. Tak. Tak, i mam nadzieję, że jeszcze będą telefony. Na razie przeważa nam tutaj temat lampowy. Tak, najwięcej jest lampowych tematów dzisiaj. No ale tak, noc się szybciej zaczyna. Noc się kiedyś kończy, jak śpiewał też poeta. Tak, zaczyna się o 4 i kończy się o 8. Tak mniej więcej będzie teraz. Trudno. Przez najbliższe 3 miesiące. Nawet 4. No, tak do marca. 65 529 5529. Bardzo Państwa gorąco zapraszamy. Bardzo serdecznie i mamy nadzieję, że jeszcze ktoś z jakąś sprawą, a może jakąś taką bardziej złożoną sprawą, taką bardziej tematową, żeby tutaj dziennikarz ruszył w trasę, zgłębił temat. Mamy telefon. Bardzo gorąco witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię do pana w takiej sprawie. Odnośnie skrzyżowania przy ulicy Grunwaldzkiej i Alei Jana Pawła II, tutaj jak jest stary centrum handlowe Manhattan. Aha. Chciałem się dowiedzieć, czy nie szłoby zrobić coś z tą sygnalizacją świetną, która tam jest, ponieważ ja jestem młody i ledwo zdążę przejść przez te światła, a osoby starsze, które chodzą na przykład o kuli czy balkonikami, nie mogą dojść nawet do połowy. Czy nie da się jakoś przedłużyć, żeby to światło trochę dłużej świeciło? No, no to jest chyba właśnie taka sygnalizacja na 2 razy, bo podobnie jest na skrzyżowaniu Jana Pawła i tu od nas, co to jest Korcza. Korcza i Dąbrowskiego. Tak, tak, tylko mi chodzi o to, że tam nawet ludzie niektórzy do połowy ledwo dochodzą, nie? W sensie nie dochodzą do wysepki? Tak. Aha. Także ostatnio widziałem, starsza pani szła o kuli, to nawet nie zdążyła, tak szybko zaczęło migać, że nawet nie zdążyła do wysepki dobrze dojść. Chodzi o to, żeby je troszeczkę przedłużyć, bo tym starszym ludziom naprawdę tam jest trudno. Okej, okay, no tam... O, na przykład fajna sygnalizacja jest, jak się przychodzi z Leszczyńskiej na Lipową, nie? Tam każdy może bez problemu sobie zdążyć, no a tutaj to mówię, no masakra jest z tymi światłami. Okej, okay, już, okej, okay, dobrze, zgłosimy. Prośba o wydłużenie, no tam pewnie za chwilę kierowcy będą niezadowoleni, że za długo czekają, ale tak jak pan mówi, jeżeli nawet do wysepki się nie zdąży dojść, już jest zmiana, to faktycznie nie fajnie, bo tutaj też jest tak liczona na Korcza, że no jest rzeczywiście tak do połowy, bo chyba, że ktoś bardzo szybko chodzi, albo rowerzyści. Dobra, Grunwaldzka Jana Pawła II w okolicach Manhattanu, wiemy, o które skrzyżowanie chodzi. Dziękuję. Dziękuję. No. Są takie skrzyżowania, jest wiele takich, gdzie trzeba troszeczkę mocniej. Podobnie chyba jest troszkę na Niepodległości, tam na wysokości Niepodległości, na Konstytucji, nie? Jak tak, w Konstytucji przechodzi. W ogóle tam obok to jest dużo różnych takich rzeczy. Mamy telefon, dzień dobry. Dzień dobry, ja z takim tematem, mianowicie okolice Nowej Wsi. Mam takie pytanie, czy tam można prosić jakąś interwencję, bo tam notorycznie z pól jeden gospodarz wozi błoto na drogę, bo tam kiszonkę coś tam ma. No i tam został coś bałagan. Nikt z tym nic nie robi. No tak naprawdę to pan rolnik powinien posprzątać po sobie. I no to tak, nawet... no ale to, wie pan, to zalega na drodze, później tak jak teraz, że pada i tego się tak. Błoto, tak? Komenda miejska policji... Pawłowice Oporówko. Tam były wycinane drzewa, gałęzie. I też one zostały przez gminę czy powiat wystawione i nic z tym się nie robi. Gałęzie zostały, jak rozumiem, na poboczu, tak? Tak, koło ścieżki rowerowej, tam idzie ścieżka rowerowa. To jest droga powiatowa na pewno, czyli Zarząd Dróg Powiatowych. A Nowa Wieś, Błoto, no to tutaj pozdrawiamy drogówkę leszczyńską, bo to tak naprawdę państwo, policjanci, myślę, że powinni właścicielowi tego pola zwrócić uwagę nawet dość tak jednoznacznie, że jak już, bo wiadomo, że prace polowe, te sprawy, natomiast no potem trzeba podpiąć coś pod ten ciągnik i po prostu pozamiatać. I to sami rolnicy kiedyś, pamiętam, w tej sprawie do mnie dzwonili, że właśnie to rolnicy powinni po sobie sprzątać. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję.
Takie to są uroki właśnie prac polowych, że się błoto nanosi. Tym bardziej, że no, na polu wiadomo, nie ma asfaltu, tak? No i cały szczęście. Betonu wylanego, tak? Bo co byśmy jedli? Nie, ale to ja pamiętam. Taki kiedyś zadzwonił pan rolnik i nawet mówił, że to właśnie tak szczota i zaraz przy wyjeździe czyścimy opony. Mamy telefon. Dzień dobry. Witamy. Witam. Dzień dobry panu. Jechałem akurat dzisiaj 12 krajową tam z Konkolewa do Garzyna, że tak powiem. Aha. I widziałem, że tam otworzyli tą drogę z Doby Myśli do Pławowic. Tak. I tak kurde coś mi zauważyłem, że ta ścieżka rowerowa, co jest przy tej drodze, ona się kończy przy torach kolejowych od razu. Aha. A za przejazdem do tej nowej drogi, co zrobili, do świateł, brakuje takiego, nie wiem, na oko 20 metrów kwadratowych, 20 metrów bieżących ścieżki rowerowej. To nie mogli tego jakoś tam przedłużyć, czy to będą coś tam działać? Dobrze, no zapytamy, wiem o co chodzi, ja podejrzewam, wie pan o to chodzi, bo jak się pojedzie z tą ścieżką, do torów jest okej, a później już jest błoto, nie? I później znowu za 20 metrów znowu jeszcze. Tak, ja podejrzewam, że tam może być jakiś problem znowu z własnością terenu, czyli to był, to jest jakiś teren pewnie czyjś i dlatego pewnie tam nie postawionie, ale dobra, do Zarządu Dróg Powiatowych także zgłosimy ten temat, czy można dorobić 20 metrów ścieżki swoją drogą. A jak wygląda, szanowni mieszkańcy tamtych Fyrtli, sprawa ścieżki Konkolewo-Garzyn? Bo przypominamy, te odpowiedzi z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad są takie, że postaramy się jak najszybciej, lada chwila, już właściwie prawie wszystko, i to już chyba było z parę dobrych tygodni temu. I co? Jeszcze ciągle nie można, czy już można? Kto tam tędy jeździ, niech nam zadzwoni. Czy już wreszcie, bo to jest najdłużej budowana ścieżka rowerowa, jaką pamiętam. 65 529 5529. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem dołączyć się do tych uwag na temat oświetlenia. Między torzu na ulicy Dożynkowej ze strony systematycznie gasną światła i migają. Dożynkowa? W tej chwili nie palą się trzy lampy i to często zaspaceruję. I widzę, że co chwilę jakaś następna lampa zaczyna migać, a potem gaśnie. O, ale to jest Dożynkowa na jakiej wysokości? Jakieś konkretniejsze miejsce? Międzytorzu. Międzytorze, czyli tam, gdzie jest ten lasek, tak? Gdzie ten lasek i tamtej strony od drugiego przejazdu. Lampy. Wreszcie się jedzie. Dobrze. Dziękuję bardzo. Chociaż... Dziękuję również. Powiem państwu, że mam takiego kolegę, ale daleko stąd mieszka, bardzo go lubię. On ma taką jakąś właściwość, że jak idzie, to lampy gasną. Autentycznie. On mi to zademonstrował, myśmy szli wieczorem i lampa się pięknie świeci, dochodzimy do tej lampy i ona gaśnie. I przeszliśmy i ona się zapala. Magia. Nie, to jest energia. W średniowieczu by go raz to się spalili. Spaliliby go, tak. Nie? Ale to jest tylko energia. Ale ja pozdrawiam bardzo serdecznie tego kolegę. Kolega wie, o kogo chodzi. Gasi lamp. No, gasi lamp. Gasi lamp. Ja pamiętam, że jak byłem na pierwszej wycieczce we Fromborku, kiedyś jeszcze w liceum, to pan, ten przewodnik mówił nam, że jest taka legenda, że stojące na tam, tak nie wiem, no przed zamkiem w każdym razie armaty. Na Podzamczu. Jak na Podzamczu. Jak przechodzi koło nich dziewica, to ta armata wystrzeli. Jeszcze nigdy nie wystrzeliła. Przy tobie też nie. Zdecydowanie. Szok. Dziwne. 65 529 5529. Jeszcze 5 minut audycji i czekamy, co tam jeszcze u państwa dzisiaj ciekawego się dzieje, bo tak nam się ładnie ta audycja zaczęła, dynamicznie, a teraz tak leciutko spowolniła. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, ja mam pytanko w sprawie banerów, które
które są już po wyborach, nie wiem, miesiąc czasu i nie są nadal pousuwane. Który jest... Partia, która przegrała, nie usuwa tego, czy... Ta partia uważa, że wygrała. No, obiektywnie najwięcej głosów z wszystkich partii zdobyła. Natomiast ja przypominam, bo te telefony pojawiają się bardzo często, zwłaszcza w odniesieniu do jednego pana posła, który szczególnie jeszcze nic nie wisi, to komitety wyborcze mają 30 dni od wyborów na sprzątnięcie materiałów, więc ten czas leci i on dokładnie się skończy 14, tak? To jest wtorek. Natomiast my oczywiście gorąco pozdrawiamy pana posła i jego sztab i mówimy, że już wszyscy, którzy mieli być przekonani do zagłosowania na pana posła, na niego zagłosowali, więc spokojnie można zdjąć. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie. Tak, jeszcze wiszą, tak, już jest ich mniej, ale jeszcze są. Część sama spadła. No wypada posprzątać, no po prostu, no trudno. Byłoby miło. Znaczy, no wiecie, no ja to zawsze powtarzam, no potem się już taki baner źle kojarzy. A jak się baner źle kojarzy, to się postać na banerze źle kojarzy. A o takie rzeczy chyba politycy nie powinni zabiegać, żeby się źle kojarzyć, tylko żeby się dobrze kojarzyć, bo wybory następne już niedługo, za 4 lata. Nawet się nie spostrzeżecie. Mamy telefon. No właśnie, ktoś był się i się rozłączył. 65 529 5529. No właśnie. Wiecie, jak 4 lata szybko miną? No wiem, ja w ostatnie 20 lat nie wiem, kiedy mi minęły. Wiecie tylko, kiedy długo płyną, jak trzeba kredyt spłacać. To albo jak się chodzi do podstawówki. Tak, to też jest prawda. 65 529 5529. Gorąco liczymy na to, że jeszcze ktoś do nas zadzwoni i coś tam ciekawego nam powie. Zatem zapraszamy. Zapraszamy. Linia jest wolna, 2 minuty mamy. Aneto! Jarku. Powiedz. Mówię. Powiedz czemu. 65 529 5529. Akże w sensie numer. Na przykład, bo cokolwiek, każde twoje słowo jest po prostu tutaj takim kawałkiem złota, który nam spada na ziemię. Jest telefon. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę pana, dzwonię z Wojska Polskiego. Proszę tutaj interwencji u nas na ulicach. W sensie Wojska Polskiego, że... Wojska Polskiego proszę pana, przy postoju Tary. A, to z ulicy Wojska Polskiego. Myślałem, że osoba wojskowa do nas. Ale proszę pana, dzwonię w związku z tymi światłami, ponieważ wychodząc z Dąbrowskiego, jak idziemy od rynku, wchodzimy w ścieżkę przy Wojska Polskiego, mamy po prawej stronie skwerek Włodzimierza Bartoszewskiego. Tak. Ta jest. Uliczka ma lampy, ale te lampy są takie jak światełeczka w koronach drzew tych, tutaj co rosną lipy. Jeżeli wraca pan z kościoła o 18 czy ze spaceru od strony rynku, jest taka ciemnica, że jeden drugiego to nie widzi. Nieraz by mnie rower przejechał, a jakby ktoś wyszedł, nie daj Boże, za zakrętu, to pan nic nie widzi. Aha. Jest tak ciemno, a jeszcze jedno, po co one się w dzień nieraz palą? No to się czasem zdarza. Ostatnio tutaj u nas na 17 stycznia też nam się w dzień paliły. Nie wiem, czy to jest jakaś kwestia techniczna, czy po prostu się te przełączniki coś tam pozacinały. Ale dobrze, chodzi o to, żeby... Ale w związku z tym, że z kościoła o 18 też starsze panie idą przez naszą tu uliczkę, a tam jest tak ciemno, proszę mi wierzyć, się przejść. Jedna wielka ciemnica, a ja, że spaceruję i przechadzam tą ścieżką, naprawdę jest bardzo ciemno. Dobrze. Bardzo ciemno na tej ścieżce. Czyli trzeba by te lipy po prostu... Nie, po prostu odsłonić albo te lampy, bo one są tylko takim żółtym światłem, albo cośkolwiek zrobić, bo ścieżka jest bardzo ciemna. No tak. Ta lampa nawet co w koronie tych lip świeci, to ona niewiele daje. No, zdaję sobie sprawę. Dobrze, czyli tu będzie przede wszystkim była kwestia takiego kosmetyki drzew bardziej. Tak myślę, przycinać, tak myślę. Bo nie wiem, czy da się lampy przenieść w tym momencie pod drzewa. To nie wiem, ale dobrze. Chodzi o to, że faktycznie no, bez sensu taka lampa, jak oświetla liście, a nie ścieżkę. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście miłego dnia, wszystkiego dobrego. Głos jak najbardziej słuszny, gdyż idziesz człowieku na nieszpływ, a tu ciemno. I co? I mamy koniec dzisiejszego wydania. Zdecydowanie. W ten sposób, żegnając się z państwem, życzę państwu bardzo miłego dnia. Jutro 9:15 kolejna fantastyczna z państwa powodu oczywiście audycja.
Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.